generalnie w całym składzie większych zaskoczeń czy niespodzianek nie ma. Zespół będzie oparty na zawodnikach Vivet Auronu i Orlen Wisły Płock, tak jak to było w poprzednich latach, to na tą imprezę jest podobnie. No i myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy, tak? No to są dwa kluby w Polsce, które prezentują najwyższy poziom, grają w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Rzecz naturalna. Do tego na pewno dużym wzmocnieniem jest Andrzej Rojewski ze Stal Magdeburg, czyli nowa twarz może być w polskiej kadrze. Myślę, że i na tej pozycji prawego rozegrania będzie się znakomicie uzupełniał z Krzyszkiem Lijewskim i ta pozycja w końcu po wielu latach, po odejściu Marcina Lijewskiego, teraz wygląda naprawdę nieźle. Wcześniej mieliśmy tylko w zasadzie Krzyszka Lijewskiego. Było próbowano paru innych zawodników, Michał Szyba czy Przybylski z Puław, i tak naprawdę nie było takiego pewniaka na tej pozycji. Ja myślę, że Andrzej tutaj, jeżeli będzie tylko zdrowy, to na pewno swoim doświadczeniem z Bundesligi, swoimi umiejętnościami sprawi, że ta pozycja będzie bardzo mocno obsadzona. Jeżeli chodzi o Bartka sytuację, to ja do końca nie znam jej, bo nie wiem, jak wygląda ta jego ręka po operacji, czy odzyskał pełną sprawność rzutu, i myślę, że to będzie kluczowe. Bartek jest bardzo dobrym zawodnikiem i niezbędnym w naszej reprezentacji. Miejmy nadzieję, że z tym jego barkiem jest wszystko w porządku i że będzie mógł w 100% wrócić do swojego poziomu, który reprezentował przed kontuzją.